Rozciąganie mięśni grupy kulszowo-goleniowej, czyli tych mięśni, które znajdują się z tyłu uda. Mięśnia dwugłowego uda, półścięgnistego oraz półgłęstego. Do wykonania ćwiczenia ponownie przyda nam się ręcznik, ewentualnie poduszka. Pozwoli ona przede wszystkim ochronić staw rzepkowo-udowy przed nadmierną kompresją oraz pozwoli na efektywniejsze wykonywanie ćwiczeń. Przyjmijmy sobie pozycję wyjściową. Pozycja wyjściowa będzie w klęku. Ustawiamy się w taki sposób, aby noga, którą będziemy rozciągać, znajdowała się z przodu. Ustawiamy się tak, abyśmy swobodnie mogli wyprostować sobie staw kolanowy. Zwracamy uwagę na to, aby nie podciągać stopy do zgięcia grzbietowego oraz żeby nie przygarbiać nadmiernie odcinka lędźwiowego. Są to dwa błędy, jakie najczęściej popełnia się podczas rozciągania grupy kulszowo-goleniowej, ponieważ powoduje ono nadmierne napinanie układu nerwowego i to, co często czujemy w nodze w postaci ciągnięcia, w postaci bólu, to nie jest rozciąganie mięśni, tylko objawy pochodzące od układu nerwowego. Przyjmujemy zatem pozycję wyjściową, stopa skierowana przed siebie, prostujemy staw kolanowy, napinamy brzuch, pilnujemy odcinek lędźwiowy, aby był w pozycji neutralnej. Teraz z tej pozycji pochylamy się do przodu, nie przygarbiając odcinka lędźwiowego, do momentu uczucia pierwszego rozciągania z tyłu uda. Gdy pojawi nam się to uczucie rozciągania, wykonujemy napięcie tych mięśni, tak jakbyśmy chcieli docisnąć sobie stopą do podłoża, czyli to taki ruch, jakbyśmy chcieli sobie zdjąć staw kolanowy. Przytrzymujemy takie napięcie od 5 do 10 sekund, a następnie rozluźniamy i wykonujemy ruch wyprostu w drugiej nodze do momentu, w którym pojawi nam się większe uczucie rozciągania. Zatrzymujemy się w tej pozycji i ponownie wzbudzamy napięcie w mięśniach grupy kulszowo-goleniowej, przytrzymując to napięcie od 5 do 10 sekund, a następnie rozluźniamy się i wykonujemy jeszcze więcej wyprostu w drugiej nodze. Wykonujemy trzecie powtórzenie. Dociskamy stopą do podłoża, przytrzymujemy to napięcie od 5 do 10 sekund, a następnie rozluźniamy i pogłębiamy zakres ruchu trochę dalej, na końcu utrzymując tę pozycję od 30 sekund do minuty. I wracamy do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie rozciągające grupę kulszowo-goleniową, ćwiczenie numer 2. Przyjmujemy sobie pozycję wyjściową w staniu. Zarzucamy sobie nogę na jakieś niewielkie podwyższenie. Może być to siedzisko krzesła, ewentualnie może być to ławka w parku, to co znajduje się tam gdzieś w pobliżu pod ręką. Zarzucamy sobie nogę na górę. Siedzisko nie musi być zbyt wysokie. Starajmy się nie zarzucać tam nogi gdzieś wysoko, nie ma w zupełności takiej potrzeby, ponieważ to rozciąganie będziemy wystarczająco odczuwać w tej pozycji. Ustawiamy się tak, aby palce celowały na wprost, aby nogi nam nie uciekały gdzieś na boki. Bardzo często o tym po prostu zapominamy. Przyjmujemy pozycję wyjściową, napinamy brzuch, prostujemy plecy, taki nasz złoty środek, złoty standard. I teraz w tej pozycji wykonujemy sobie zgięcie tłowia do przodu. Pilnujemy, aby nie dochodziło do nadmiernej fleksji w obrębie kręgosłupa i nie podciągamy, nie zadzieramy sobie stopy na siebie. Gdy dochodzimy do momentu, w którym pojawia nam się uczucie rozciągania z tyłu uda, zatrzymujemy się w tej pozycji i wykonujemy napięcie grupy kulszowo-goleniowej. Dociskamy piętą do podłoża, tak jakbyśmy chcieli zgiąć kolano. Przytrzymujemy to napięcie od 5 do 10 sekund, a następnie rozluźniamy i pogłębiamy zakres ruchu zgięcia trochę dalej. Uczucie rozciągania wtedy narasta. Zatrzymujemy się, wykonujemy ponownie. Drugi raz napięcie, dociskamy piętą do podłoża. Trzymamy to napięcie od 5 do 10 sekund, a następnie rozluźniamy i wykonujemy zgięcie jeszcze dalej. Wykonujemy 3 powtórzenia w serii, na końcu zatrzymujemy się w tej pozycji, przytrzymujemy tą pozycję od 30 sekund do minuty. Po wykonaniu ćwiczenia standardowo wracamy do pozycji wyjściowej, no i normalnie jest to, że wykonujemy ćwiczenie na drugą nogę. Nigdy nie ćwiczymy jednej.